W Katowicach powstało miejsce integracji dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy. Nazywa się Centrum Spilno Hub i zostało sfinansowane przez UNICEF. Ma to być placówka, w której odbywać się będą m.in. bezpłatne zajęcia, ale nie tylko. Będzie świadczona taka wstępna pomoc psychologiczna, która ma stwierdzić, czy dana osoba ma większy problem, czy wystarczy po prostu z nią porozmawiać i okazać jej sympatię i zainteresowanie. Będą wszelakiego rodzaju warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, no i właśnie taka kawiarnia młodzieżowa. Centrum integracyjne przy ulicy Morcinka 579 w katowickiej dzielnicy Koszutka to tylko jeden z elementów szerokiego programu integracji ukraińskich dzieci w Katowicach. Miasto dostało na ten cel 46 milionów złotych, za które zrealizowanych ma zostać około 200 różnych projektów. Tworzenia nowych miejsc w przedszkolach czy w szkołach. Pomaga to również zakupić odpowiednie wyposażenie, takie, które będzie umożliwiało tą integrację, w szczególności myślę o różnych cyfrowych rozwiązaniach, które przyspieszą jakby ten proces integrowania. No i oczywiście wiele innych drobniejszych czy większych działań inwestycyjnych czy takich miękkich społecznych. Według różnych szacunków w Katowicach mieszka obecnie ponad 20 tysięcy uchodźców z Ukrainy, z których 1/4 chciałaby zostać tu na stałe. Chcielibyśmy nieść wszelką pomoc tym dzieciom, tym rodzinom w edukacji wczesnoszkolnej, szkołach i zaopatrzeniu. Wsparcie polega więc na odkrywaniu wszystkich aspektów życia dziecka. W Centrum Spilno, co po ukraińsku znaczy wspólnie, funkcjonują punkt recepcyjny informacyjny, kawiarnia integracyjna, kącik zabaw dla dzieci, biblioteczka z literaturą ukraińskojęzyczną dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano tu też przestrzeń warsztatową, kuchnię społeczną, pokoje spotkań oraz zaplecze biurowe. Centrum działa 5 dni w tygodniu, we wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty. Obsługa mówi w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim.